aktywność ekonomiczna ludności, bo takimi wskaźnikami jak pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo operujemy, jest znacząco odmienna od tych statystyk dla ogółu populacji, to znaczy się dla osób po 15 roku życia. I tutaj wskaźnik pracujących, liczba osób aktywnych, zawodowo pracujących jest niższa nawet o 20%, tak? Więc tutaj jest dużo większy odsetek biernych zawodowo wśród osób po 50 roku życia, co z jednej strony jest też poniekąd naturalne, są to osoby przechodzące na emeryturę, ale z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę, że to są osoby, które kompletnie jak gdyby wycofały się z rynku pracy i w nim nie uczestniczą, a przy obecnych zmianach demograficznych no, należy te osoby po prostu aktywizować zawodowo. Za główne powody osoby starsze wykazują przede wszystkim swój stan zdrowia. To są dwie takie najczęściej padające odpowiedzi z jednej strony. Z drugiej strony są to nieodpowiednie stanowiska pracy i brak takich miejsc pracy w okolicy. Osoby powyżej 50 roku życia oczekują stanowisk pracy, no dobrze płatnych, tak jak my wszyscy, i myślę, że tutaj nie odbiegają od ogółu populacji. Natomiast też drugą odpowiedzią to są, jest łatwa i przyjemna praca, więc widać, że już karierę zawodową jak gdyby chcą zakończyć i tutaj nie są jak gdyby nad wyraz ambitni. To może jakoś odstawać od populacji. Oczekują również stabilności zatrudnienia. Aktywność ekonomiczna ludności, te podstawowe wskaźniki dla osób powyżej 50 roku życia są, oscylują w granicach średniej dla krajów unijnych, natomiast do liderów tutaj Islandia, Norwegia, Szwajcaria rzeczywiście sporo nam brakuje i w tej materii jest jeszcze wiele do zrobienia.